Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. W dzisiejszym filmie pokażę Wam prezentację statywu firmy Hama. Jest to model Traveller Mini Pro. Naprawdę fajny sprzęt. Cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Ok moi drodzy, więc rozpoczynamy. Przed nami jest statyw Traveller Mini Pro od firmy Hama. Jak widzicie, złożony statyw jest naprawdę niewielki i co fajne, w zestawie dostajemy też fajną, praktyczną torbę z logo firmy Hama. Z takim paskiem możemy ją sobie zarzucić na ramię. Oczywiście torba zapinana i naprawdę fajnej jakości. Może na początek takie podstawowe informacje. Posłużymy się do tego celu pudełeczkiem, a za chwilę też zobaczycie taką prezentację właściwą rozkładania i możliwości tego statywu. Tak więc zobaczcie, minimum 39,5 cm, czyli tyle ma po prostu złożony, maksymalnie 117 cm wysokości. Mamy też ruchomą głowicę, zobaczycie to za chwilkę. Waga tego statywu 740 g, więc przyzwoicie, i udźwig maksymalny 4 kg. To by było na tyle, jeśli chodzi o parametry z pudełka. Teraz zobaczcie sobie, jak to wygląda w praktyce. Jeśli chodzi o gumki tutaj, to są naprawdę fajne, dobrze się to trzyma podłoża, nie przesuwa się. No jak widzicie, mamy plastikowe zaczepy. Jakość tych rurek jest dobra, wszystko trzyma się tutaj naprawdę fajnie. Jak sobie to pozamykamy, to jest solidnie usztywnione. W ten sposób to wygląda. Myślę, że jeśli chodzi o jakość samych tych materiałów, to jest naprawdę bardzo dobrze. Tutaj mamy elementy malowane proszkowo i po prostu rozginamy każdą z tych nóg niezależnie. Jak widzicie, możemy też coś sobie przykręcić tutaj od spodu. No i mamy takie miękkie elementy tutaj do chwycenia tego statywu, też bardzo dobrej jakości, fajnie to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o samą głowicę, to już Wam pokazuję dokładnie, jak to działa. Ok, więc zobaczcie, myślę, że będzie to dobrze widać. Mamy tutaj pokrętło, które zwalnia nam całą tą sekcję wewnętrzną. Możemy wtedy to sobie przesunąć, zablokować i tak dalej. Natomiast tutaj mamy blokadę tej części ruchomej. Za chwilkę zobaczycie, jak to się wszystko może poruszać. Jak sobie to zablokujemy, to wtedy jest sztywne. Dobrze, teraz zapytacie, jak zamontować tutaj sprzęt, jeśli nie mamy żadnej nakładki do zdejmowania, czy sprzęt po prostu mamy tutaj nakręcić. A tak więc nie, Hama rozwiązało to w ten sposób, że chwytamy sobie to i zobaczcie, odkręcamy cały ten element, więc nie musimy kręcić ani sprzętem, ani całym statywem i po prostu wkręcamy tylko ten element w sprzęt, co jest już dużo łatwiejsze, i wtedy sobie już sprzęt nakręcamy na ten statyw. Nie powiem, że jest to najwygodniejsze i najszybsze rozwiązanie, natomiast jakoś się sprawdza. Jeśli nie musimy zbyt często zmieniać sprzętu, to jest naprawdę ok. No i teraz już możemy sobie w tą stronę wyginać, natomiast tutaj mamy wycięcie i wtedy możemy nasz sprzęt sobie opuścić do takiej pozycji. Tak więc tutaj nie ma problemu z ruchomością, w każdą stronę możemy sobie to wyginać i w tym miejscu możemy całkowicie odgiąć do pionu. Więc na przykład jeśli jest to kamera, możemy sobie zrobić takie ujęcie w dół. Ok moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację tego właśnie statywu. Jak widzieliście, niewielki kompaktowy sprzęt, dobry dla fotografów, amatorów, którzy często wyruszają w teren. Nie waży dużo, możemy go zabrać ze sobą wszędzie. Przypomnę, że cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu. Za chwilę ocena końcowa, a dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was, cześć!